Krzysiu, to na zdrowie. Na zdrowie. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Cześć. Z tej strony Ania. I Krzyś. Z Aromaty Życia. I dzisiaj witamy Was taką szklaneczką soku. Soku wielowarzywnego. Nazwaliśmy go Moc Minerałów. Petarda i... sok. Tak, bardzo smaczny, ale też bardzo zdrowy. Dlaczego w ogóle dzisiaj zaczęliśmy od soku dzisiejszy film? Dlatego, że też naszą przemianę zaczęliśmy od soku i to właśnie tego soku. A pojawiały się pytania od znajomych, od Was zresztą. Jak to zrobiliśmy, jak schudliśmy i w ogóle... Dlaczego w ogóle w tak krótkim czasie to jest niemożliwe? Jakiej diety używaliście? Takie były pytania. A my po prostu zaczęliśmy od szklaneczki soku. Tak. Dlatego jeżeli chcecie zmienić trochę swoje nawyki żywieniowe, gdzieś tam pójść w tą stronę taką bardziej zdrowotną, prozdrowotną... To pierwszą rzeczą, jaką warto by było zrobić, to spróbować, czy pasuje Wam ten sok, jak organizujecie się w zrobieniu tego soku. Zresztą za chwilę pokażemy wam. Jak, co i jak my to robimy, żebyście wy mieli też taki przykład i żeby dla Wam było prościej taki sok zrobić. No i przede wszystkim, jeżeli zaczynamy, w ogóle mówimy o takich początkach tego zdrowotnego kierunku w życiu, no to tak jak myśmy zaczęli po prostu nie od wszystkiego naraz, nie zmienialiśmy wszystkich nawyków, tylko dodaliśmy jakby do swojego żywienia, do swoich nawyków wyciskany sok. Na początku właśnie był to tylko i wyłącznie ten sok, z tych właśnie, na początku to był w ogóle 7-składnikowy sok, czyli 7 różnych warzyw, teraz powolutku dodajemy różne inne, czasami wychodzi 10, 12 składników. Tak, i ten moc minerałów jest naprawdę teraz już dla nas najbardziej takim optymalnym, najpyszniejszym i bardzo, bardzo lubimy. W zasadzie wyciskamy go chyba codziennie. Czasami się zdarza, że zamienimy jakimś owocowym, ale to u nas gości codziennie. Popołudniowy soczek. Tak. Także co, no nie będziemy przedłużać. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Dokładnie. I do subskrybowania oczywiście. Na zdrowie. Do 1 litra naszego soku Moc Minerałów przygotowujemy od 4 do 5 marchewek słusznej wielkości. W zależności od sezonu możecie przygotować cukinię bądź zieloną paprykę. My tutaj dorzucamy dynię. 1/3 ogórka zielonego, 2/3 jabłka, 3 buraki, 2 garście jarmużu, takie solidne, 3 łodygi selera naciowego, dużą garść natki pietruszki, 3 plasterki jarmużu, takiego 0,5 cm, po plasterku kapusty czerwonej i białej i 3 plasterki czosnku. Warzywa wcześniej szorujemy dokładnie pod bieżącą wodą, nie obieramy ich ze skórek i później kroimy pod wymogi naszej wyciskarki, no i wyciskamy. Dlaczego i po co w ogóle wyciskamy soki z warzyw? Ano dlatego, aby z warzywek pobrać jak najwięcej wartości odżywczych. Te wartości odżywcze, one są uwięzione tak naprawdę w nietrawionym przez nasz organizm błonniku. I kiedy jemy owoce, warzywa w postaci stałej, niestety, ale nie jesteśmy w stanie przyswoić dużej ilości tych wartości odżywczych. Szacuje się, że jest to około 10%. Natomiast jeżeli uwolnimy te wartości odżywcze z tego błonniku właśnie poprzez wyciśnięcie w wyciskarce, wówczas nasz organizm ma szansę na całkowite przyswojenie tych wartości odżywczych i to już w bardzo szybkim czasie, bo około 15 minut po wypiciu soku. Także soki to jest naprawdę dar natury. One zapobiegają i leczą wiele, wiele chorób już na poziomie komórkowym. Odżywiają nasze komórki, oczyszczają je, dotleniają i mówi się, że około 90% wszystkich składników odżywczych zawartych w owocach i warzywach znajduje się właśnie w soku. I co tam mamy? Są tam różnego rodzaju witaminy, minerały, składniki odżywcze, przeciwutleniacze, polifenole, enzymy i wszystkie inne wspaniałe fitosubstancje jeszcze nieodkryte. Dlatego tak ważne jest, aby codziennie, przynajmniej raz dziennie zaserwować sobie przepyszną szklankę soku z warzyw. Także my już swój soczek mamy, a ty? A ty odpalaj swoją wyciskarkę i wyciskaj warzywka do ostatniej kropli. Krwi.
krwi, by się powiedziało. By się powiedziało. Soku. Tak, a kiedy już wyciśniesz, to proponujemy Ci tą pulpę, która powstaje z wyciśnięcia tego soku, wykorzystać jeszcze do końca jakby możliwości, czyli pamiętajcie, ten cały błonnik, który został w wytłoczynach. Zerowaste. Zerowaste. Czyli ten cały błonnik, który został w wytłoczynach, możemy wykorzystać na przykład robiąc z tego chlebki. I o chlebkach nagraliśmy poprzednio inny film, także zapraszamy Was. Jak chcielibyście się dowiedzieć nasz autorski przepis, to zapraszamy. No bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. Podzielcie się proszę w komentarzu, jak Wam smakował ten sok, czy smakował. Może dodaliście coś innego. No, dokładnie, dajcie znać. Składnik. Zainspirujcie też nas w jakiś sposób swoimi przepisami. No i co, życzymy Wam aromatycznego, zdrowego życia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Hej, pa.